Jeszcze mamy lekcję poglądową, bo Wisła gra w czwartek ważny mecz dla siebie, pucharowy, i też będziemy mądrzejsi po tym meczu. No zobaczymy, całe szczęście, że jest z kim wybierać, bo dodatkowo jeszcze trzech zawodników nam dochodzi. No może nie trzech, bo jednego straciliśmy po tym ostatnim naszym spotkaniu z Jagiellonią, bo Hernani odchodzi do Pogoni Szczecin. No zobaczymy, jesteśmy pełni optymizmu, bo dobrze zaczęliśmy i będziemy chcieli dalej pokazywać skuteczną grę, bo na pewno to nie była bardzo dobra gra z naszej strony, ale skuteczna, a o to chodzi w piłce seniorskiej.